Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Tibia Kiedyś i Dziś. W ostatnim nagraniu zajęliśmy się sprzedawcami i ogólnym wyglądem Abdendriel, mojego ulubionego miasta. Dziś zajmiemy się pewnym ekspowiskiem. Shadow Cave, mówi wam to coś? Chodźmy zobaczyć, gdzie to jest. Tak na marginesie, to dziękuję wszystkim za miłe wiadomości w grze. Może pod filmem tego nie widać, ale w grze naprawdę spora ilość osób do mnie pisała i generalnie wczoraj, czy nawet dziś, pytali się, kiedy będzie kolejny odcinek. Kochani, jakbym miał czas, to bym nawet codziennie nagrywał, sklejał i robił dla was te filmiki, ale niestety, czasu ostatnio mam bardzo mało, mam dużo pracy, jak i nad sobą, jak i zawodowo. Tak więc, Shadow Cave to nic innego jak trolle z app. By uzyskać dostęp do tego ekspowiska, kupujemy klucz u tego oto pana. He... K... Yes. Właśnie. Pewnie nie jedna osoba wie o tym ekspowisku, ale co z tego? Nagrywam to dla każdego, więc lecę po kolei. Wszystko, co wiem na temat starej, jak i nowej TV. Dane ekspowisko, właśnie ten Shadow Cave, inaczej Trolle Wap, generalnie są już zapomniane. Jak widzicie, mamy godzinę 18, a jest tutaj zupełnie pusto. A nie, jednak ktoś jest. Za czasów TV 7, ileś, nawet 8, ileś, z tego co pamiętam, naprawdę dużo ludzi tutaj przebywało. Ekspiąc, trenując lub przykładowo bijąc innych graczy. Niestety to była zmora serwerów PvP. Wracając do tematu. Na pierwszym poziomie spotkamy tylko i wyłącznie trolle. Z trolli zwykłych nie poleci nam nic lepszego niż, z tego co pamiętam, to silver amulety oraz tam włosy trolla i korzenie trolla. Naprawdę, generalnie lot żaden. Kiedyś, z tego co pamiętam, to zbierałem nawet linę z trolli i sprzedawałem u kolesia skupujące ekwipunek. Zawsze to był jakiś grosz. Nie tak jak teraz, że ludzie mają po ileś dziesiątka. Ja naprawdę, mając 20 poziom, kiedyś to się cieszyłem z Desert Questa. Teraz w sumie mało kto chodzi na Desert Questa. Rzadko można spotkać kogoś, kto szuka osoby do teamu. O, tutaj widać, że ktoś treni. Na drugim poziomie, jak widzimy, spotykamy trolle czempiony oraz zwykłe trolle. Na trzecim poziomie troli czempionów naprawdę jest już o trochę więcej. Nie będę tutaj chodził i wam pokazywał. Sprawdźcie sami, jeśli macie przynajmniej 8 level, a inaczej się nie da. Naprawdę, od 8 levela można tutaj śmiało wchodzić, trenować, expić. Cokolwiek zechcecie. Na ostatnim poziomie, dla mnie, ja zawsze nazywałem ten poziom tak zwany mini labirynt. Uwielbiałem to miejsce do trenienia z moim kolegą. Ja przykładowo bardzo długą ilość czasu szarowałem postać z moją siostrą i grałem druidem i miałem kumpli, którzy grali paladynami, no to stawiałem mąka, ja robiłem ich uchy. Wtedy będąc uchmakerem pewnej osoby, która miała tam wyższy poziom, grając kiną, to naprawdę miało się tak zwaną protekcję i można było spokojnie grać. Pozdrawiam ludzi z Obsidii, kiedyś się grało. No więc co dalej? Ekspowisko. Powyżej 8 poziomu, idealne do zdobywania pierwszego doświadczenia, pierwszego golda, pierwszych skilli treningu. Teraz udajemy się do cave'u nieumarłych. W tamtym cave'ie spotkamy szkielety, gule, slime oraz roty. Ekspowisko dla ludzi z przynajmniej 15 poziomem. Naprawdę od gule czy od slime'a można dostać porządnie w dupę. Dość jest tak, jak widzimy. Potrzebujemy na pewno linę. To jest konieczne.
Miła miejscówka. Pamiętam jak za czasów TB74 w tym miejscu z kolegą Markiem. Marku, naprawdę pozdrawiam cię. Robiliśmy lot buggy z mace'ów, swordów, brass shieldów. Co tam jeszcze było? W sumie już nie pamiętam. Jak widzicie, tutaj mamy ghoula pełno skeletów. Rotworm jeden, z dołu tak samo rotworm, u góry powiedzmy spider kilka rotów, dobrze pamiętam. Dobra. Generalnie nie dbam o staminę, bo napaliłem się na tego expa razy dwa, który będzie w ten weekend. I oszczędzam się, nie gram za dużo, by mieć naprawdę taką porządną chcicę na grę, by ten weekend spędzić przed, no, Tibią, może to śmiesznie brzmi, ale zarezerwowałem sobie tak zwane sobotę dla siebie. O, w tym miejscu. To miejsce jest idealne do treningu knajtem czy tam paladynem. Jak widzimy, mamy kilka pokoi. Niżej, później wam pokażę, możemy spotkać slima. Stajemy przykładowo tutaj, mamuśka tutaj, klon tutaj i możemy trenować do woli. Na slimie lub na gulu, jak kto woli. Kiedyś to naprawdę tutaj się wchodziło. Dwa slimy są tutaj. I naprawdę ciężko było spotkać, raczej spotkać. Kurde, przepraszam. Ciężko było, no, nie mogę słów znaleźć. Ciężko było spotkać te miejsce po prostu wolne. Zawsze było to zajęte. Zazwyczaj to było przez boty, grając na serwerze PvP, relok na Dobhara i osoby już nie było za chwilę. No ale znając życie, to za chwilę to się okazało, że to był Nubhar jakiegoś wyższego levela i suma summarum wychodziło na to, że nie opłacało nam się bić takiej osoby, oczywiście nie bijąc tej osoby Nubharem. Kochani, pokażę wam teraz dojście, a zarazem szybszy powrót. Nie musimy przechodzić przez trolle i się męczyć. Tylko jest jeden warunek. Potrzebujemy maczetę, linę oraz łopatę, jeśli chcemy tutaj wrócić. Idziemy tędy, jak wam pokazuję. Tutaj mamy kilka batów dla ludzi, którzy zbierają batwingi. No i jesteśmy tutaj na północy Abdendriel obok osoby, która nam sprzeda owoce. W tym miejscu używamy maczetkę. No i jesteśmy. Na północy. Spójrzcie na minimapę. Kochani, jeszcze jedno słowo na zakończenie. Mam naprawdę mało, mało czasu. Teraz ten filmik będzie trwał góra 10 minut. Ale plus doklejenie urywków z TV wcześniejszej, plus rendering i inne bajery. Akurat w tym filmiku nie mam problemu, bo nagrywam na spontanie. Mówię i nagrywam, nie tak jak we wcześniejszym, że doklejałem swój głos. Tutaj nie, tutaj nic takiego nie ma poprawiania, przejęzyczyłem się, trudno, musicie to zrozumieć, ja dopiero zaczynam. Więc widzicie, filmik trwa 10 minut, będę starał się maksymalnie co trzeci dzień dodawać jeden kolejny film. A w ten filmik taki jeden, ale treściwy, 10 minut konkretnych informacji. Ja wiem, że to są dopiero ekspowiska takie dla graczy z niskim poziomem, ale ja liczę na to, że właśnie chciałbym, żeby w tą grę grało naprawdę więcej ludzi. Jakby ktoś chciał wrócić, nie ma gdzie, a chciałby pograć na serwie na PvP, zapraszam na Neran. Jeśli będę w stanie, to pomogę. Na pewno jakiś playset znajdę. Plus do tego, nie wiem, mogę pomóc zaprosić do gildii. Akurat w gildii nie mamy jakoś bardzo dużo niskich leveli. Choć ludzie grają nubharami, może ktoś się znajdzie, kto wam pomoże, a nawet wesprze was radą. To jest dużo na początek, bo ja często grałem po prostu sam, nie miałem do kogo się odezwać. Grałem na serwerach amerykańskich, bez angielskiego, gdzie są sami Brazylijczycy, to do nikogo się nie odzywałem. Gra mi się po prostu nudziła. Tutaj wiem, że loguję się, mam kilku kumpli, których praktycznie zawsze spotykam. Pogadamy sobie, pośmiejemy.
Ja tam robię przy okazji sobie taski, no bo taki mam cel, zrobić wszystkie taski. No i tyle, i powoli się kręci. Tak więc, kochani, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. W kolejnym filmiku zwiedzimy na pewno Elf Cave, plus kilka informacji na temat samego app. Informacji, których nie dodałem w pierwszym filmiku, a wiem, że na pewno je ominąłem. Tak więc, non stop mówię tak więc, poprawię się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bye bye.